Jak co roku, 2 listopada, udajemy się na cmentarze, aby oddać hołd naszym zmarłym. My także postanowiliśmy odwiedzić cmentarz, aby razem z Państwem pogrzeszyć się w zadumie. Jak co roku, w święto Wszystkich Świętych, będziemy gromadzić się na cmentarzach, aby pomodlić się za tych, których już z nami nie ma. Pamiętajmy, aby czynić to roztropnie, żeby samemu dojechać w całości do domu. Jak wszyscy przed cmentarzem, kupiliśmy świeczki. Dokupiliśmy je na stoisku Światło Życie, które współpracuje z Hospicjum Królowej Apostołów. Chciałbym zakupić jakąś świeczkę w miarę niedrogą. Po ile możecie mi tutaj coś pokazać fajnego? To jest ładnie. Po ile? To jest... Ta ładnie schodzi. A to? Zostawszy taką informację, postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielem hospicjum. Powiedzcie mi, jak w tym roku idzie sprzedaż świec? To znaczy tak, my nie sprzedajemy świec, my zbieramy na Hospicjum Królowej Apostołów, czyli kwestujemy na rzecz wszystkich ludzi chorych nowotworowo, którzy od 8 lat po prostu potrzebują naszej pomocy. I żeby tym ludziom zapewnić godne warunki odejścia z tego świata, zbieramy pieniążki, żeby w ich domach zamontować sprzęt, który kupujemy za te pieniążki, a więc koncentratory tlenu, materace, łóżka. To wszystko jest potrzebne do tego, żeby ludzie w domach mieli komfortowe warunki odchodzenia z tego świata. I dlatego ta nasza kwesta tylko i wyłącznie jest skierowana na potrzeby tych właśnie osób. Zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Niektórzy pytają się, czy jest sens, czy po prostu może eutanazja. Są takie różne głosy. Jak się Pani do tego odnoszą? Czy jest sens opieki nad takimi ludźmi? Tak, kiedyś zadał takie pytanie mi jeden z rozmówców. To znaczy tak, ja jestem absolutnie, my wszyscy w hospicjum jesteśmy przeciwnikami eutanazji, stąd nasza posługa na etacie Pana Boga. Jesteśmy tam z tymi ludźmi dlatego, żeby właśnie taki los ich nie spotkał, bo jesteśmy z nimi do końca. Poza tym w momencie, gdy są odsyłani do domów, żeby nie umarli w bólu i w cierpieniu, my jesteśmy przy nich do końca, czyli przeprowadzamy ich na drugi brzeg, a później w sytuacji, gdy rodzina osierocona zostaje, hospicjum też ma zadanie do wykonania i do udźwignięcia. Jesteśmy z tymi ludźmi i potrafimy ich jak gdyby przeprowadzić przez ten okres żałoby, tak żeby oni nie cierpieli tak strasznie po utracie najbliższych. Czyli taka kompleksowa pomoc, począwszy od tej... Kompleksowa pomoc, właściwie pomoc całej rodzinie, bo w momencie zaproszenia hospicjum do domu tą posługę sprawujemy w zespole hospicyjnym, a zespół hospicyjny to jest lekarz, pielęgniarka, wolontariusz niemedyczny oraz ksiądz nasz kapelan. I właściwie w momencie tego zaproszenia my w tej rodzinie
pomagamy im dźwigać cały ciężar tego właściwie no, strasznego cierpienia, które w tym domu, zarówno fizycznego, jak i duchowego, które te domy doświadczone takim właśnie krzyżem no, muszą udźwignąć. I my im pomagamy w tym. Ilu macie takich pacjentów? W ciągu miesiąca nasi chorzy to tak średnio mówiąc około 30-40 osób. To jest w ciągu miesiąca tylko tylu osobom możemy pomóc, ponieważ mamy tylko dwie lekarki. Mamy mało właściwie służby medycznej. W związku z tym my, wolontariusze niemedyczni, nie jesteśmy w stanie profesjonalnie zająć się tymi ludźmi i dlatego w momencie skierowania do Hospicjum Królowej Apostołów tylko i wyłącznie możemy pomóc tym osobom, które po prostu czekają na miejsce, bo bardzo szybko od nas ludzie odchodzą, bo to jest terminalna faza choroby nowotworowej, więc czasami pod naszą opieką ci chorzy są dzień, dwa, miesiąc, no bywają mi przypadki, że lata, ale jest to krótkie nasze spotkanie z tymi rodzinami. Czyli ojciec Marek jako spadnik ma pełne ręce roboty. Tak, ma pełne ręce roboty, ponieważ jest taka sytuacja, że właściwie ksiądz Marek zajmuje się wszystkim. We wszystkim uczestniczy, zarówno i w mszach świętych, i w takim duchowym życiu każdej rodziny. No to jeszcze musi udźwignąć też rzeszę wolontariatu, który no w tej chwili mamy 50 takich wolontariuszy, którzy zarówno medycznych, jak i niemedycznych, którzy pomagają, ale mamy też rzeszę uczniów takich właśnie, których widać teraz, bo kwestują z nami szkoły, które po prostu są naszymi wolontariuszami akcyjnymi. Także to wszystko ogarnąć jest no nie lada wyczynem. A gdyby ktoś chciał zostać takim wolontariuszem, to gdzie ma się zgłosić? Gdyby ktoś chciał zostać wolontariuszem, to podstawą w ogóle wolontariatu hospicyjnego jest właściwie miłość do drugiego człowieka. Nic więcej nie potrzeba. Trzeba kochać ludzi, żeby przyjść do hospicjum. A żeby zostać wolontariuszem jakimkolwiek, czy medycznym, czy niemedycznym, wystarczy przyjść na ulicę Wiejską 2 do hospicjum, siedziby Hospicjum Królowej Apostołów. Czekamy na każdego, kto chociaż 5 minut swojego czasu poświęci. Wszystko jedno na jaką posługę u nas. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Pani Alina Dudkowska z Hospicjum Królowej Apostołów. Dzień dobry. Kłaniamy się, redakcja tvradom.pl. Słuchajcie, zbieracie na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów Radomia, tak? Na jaki konkretnie cel? No, na ludzi chorych na raka. Tylko? Tam są tylko chorzy na raka? Nie wiem do końca. A dużo już zebraliście? Nawet spora. Brzęczy puszka. Spacerując po cmentarzu, odwiedziliśmy grób pilota, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Niech Pani powie, czym jest dla Pani Święto Wszystkich Świętych?
Wszystko, święto wszystkich świętych to są święci, to jest kościół triumfujący, którzy wszyscy są w niebie, którzy nas poprzedzili do niebieskiej ojczyzny. To jest dzień wszystkich świętych. A dzień zaduszny, drugi dzień listopada, to jest kościół cierpiący, który się oczyszcza i też ma nadzieję być razem ze Zbawicielem i Matką Najświętszą i wszystkimi świętymi w niebie.